Kiedy 10 godzin temu wrzucałem tweeta będącego cytatem z dzisiejszej Ewangelii, kto oddala swoją żonę, bierze inną, popełnia cudzołóstwo, nie zdawałem sobie sprawy z tego, że ponad 500 osób przez te 10 godzin skomentuje owo biblijne zdanie. Nie jestem w stanie w jednym twecie na te komentarze odpowiedzieć, zatem zapraszam na moją dzisiejszą homilię. Ale najpierw Słowo Boże i nasze wspólne pochylenie się nad nim. Siostry i bracia, nie ukrywam, że słuchając dzisiejszej liturgii słowa, wśród nas są obecne, powiedzmy, dwie grupy ludzi. Pierwsza grupa nas wiernych, gdy słyszy dzisiaj o mężu, o żonie, mężczyźnie, który idzie i szuka kobiety, gdy słyszymy o dzieciach, to wielu z nas może powiedzieć Panu Bogu zwyczajnie, jak ja Ciebie kocham w mojej żonie, jak ja Ciebie, Panie Boże, kocham w moim małżonku, jak ja Ci dziękuję za moje dzieciaki, za moich rodziców. Jeżeli tak jest, to rzeczywiście Bogu niech będą dzięki i niech Pan Bóg Was błogosławi. Natomiast oczywiście nie mamy złudzeń, siostry i bracia. Matka Boża z Fatimy, czyli ponad 100 lat temu, dzieciątkom w jednym ze swoich orędzi powiedziała, że przed bitwą ostateczną, czyli przed zakończeniem świata, potężna wojna stoczy się o małżeństwo i rodzinę. Jak obserwujemy to, co dzieje się także z porządnymi katolickimi małżeństwami, i to, co się dzieje od szczególnie kilkunastu lat w niejednej, także polskiej rodzinie, to możemy powiedzieć, że ta wojna o małżeństwo i rodzinę bardzo się w ostatnich dekadach rozpętała. I dlatego powiedziałem, że dzisiejszą liturgię słowa słuchają ci spośród nas, którzy mówią Panu Bogu, wielbię Ciebie, w moich najbliższych, ale są też tacy, ja o nich nie zapominam i was też niech Pan Bóg błogosławi, którzy przeżyli potężny dramat i w swoim małżeństwie, ich życiowe losy tak się ułożyły, że czasami trzeba było sobie powiedzieć, musimy odejść, rozejść się. Każda z takich historii jest tak skomplikowana, że ja nie chciałbym też wydłużać mojej refleksji, ale ufam, że wy też mówicie Panu Bogu, choćby słowami psalmu. Panie, Ty znasz mnie i przenikasz. Dziękuję, że Ty i tak mnie nie opuszczasz mimo mojej małżeńskiej, rodzinnej tragedii. Wybacz, że nie zawsze idę za Tobą, ale dziękuję, że mną nie gardzisz. I Wam też niech Pan Bóg błogosławi. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to, co Pan Jezus dzisiaj mówił w Ewangelii, mówił w konkretnym kontekście. Ja zaraz go troszeczkę naświetlę. Po Panu Jezusie jeszcze wyraźniej na podstawie Słowa Bożego mówił o małżeństwie i rodzinie święty Paweł. Proszę zobaczyć, że bardzo często hymn o miłości, który jest zapisany w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, jest wybierany przez narzeczonych, żeby był im odczytywany w czasie brania przez nich sakramentu małżeństwa. Ten hymn mówi o miłości wiernej, miłości, która nie zazdrości, która nie zdradza, która wszystkiemu wierzy. I powiedziałem, że warto znać kontekst słów i Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, który mówi, że nie wolno się rozwieść. I warto znać kontekst tego, jak pisał święty Paweł hymn o miłości. A kontekst jest taki, i tu mówię w bardzo olbrzymim skrócie. I nie przesadzam historycznie. Siostry i bracia, szczególnie dziewczyny, nawet w rodzinach głęboko wierzących żydowskich, w czasach Pana Jezusa przeżywały taki kobiecy kryzys, że wiele dziewczyn nie chciało wychodzić za mąż, bo nie jest też przesadą, kiedy powie się, że panowie mogli wręczyć list rozwodowy swojej żonie tylko z tego powodu, że ona, i teraz zacytuję,
żydowskie powiedzenia sprzed ponad 2000 lat. Wystarczy, że moja żona przesoliła zupę. Ja jej mogę powiedzieć, wyjdź z mojego domu i oficjalnie mogę wybrać inną kobietę jako moją żonę. W czasach świętego Pawła, gdy on pisał z Efezu do Koryntu, ale i w ogóle w całym Imperium Rzymskim, żona, matka czy córka były w bardzo wielu domach gorzej traktowane niż kochanka i prostytutka. I to wszystko przekładało się na to, że dziewczyny bały się wyjść za mąż, chociaż miały inne możliwości i prawa niż kobiety dzisiaj. I teraz proszę zobaczyć, przeskakujemy o prawie 2000 lat. Sytuacja jest bardzo analogiczna, bardzo podobna. Dzisiaj, kiedy patrzy się szczególnie na młode pokolenie, to ma się wrażenie, że szczególnie młodzi boją się relacji trwałych, stałych. Wiele dziewczyn zwyczajnie boi się, mimo że chcą być kochane, chcą kochać, zwyczajnie boi się mieć na stałe męża. To jest tak skomplikowany proces, że możemy powiedzieć, że ta bitwa o małżeństwo i rodzinę trwa. Mamy czasy ostateczne. Kto wie, czy nie zbliżamy się do paruzji. Ja tylko mogę powiedzieć, tak robiąc kropkę w tym, co teraz mówię, że tak jak Pan Jezus nie zmniejszał wymagań, tak jak później Paweł i inni apostołowie, nawet te wymagania przypominali, mogło się to nie podobać, mogło to zniechęcać. Tak oto to jednak słowo o miłości i wierności spowodowało, że za jakiś czas ludzie zaczęli się nawracać. Może tak musi być w naszych czasach. Może przez jakiś moment wielu młodych ludzi musi odpaść od Pana Boga, musi dotknąć tego ognia i się poparzyć, żeby może kolejne pokolenia, tak jak wówczas w Imperium Rzymskim, jeszcze raz posłuchały Chrystusowych słów i stwierdziły, tylko w Nim jest ratunek. Ja w czwartek, przed bierzmowaniem, czy w środę, już nie pamiętam, chyba w czwartek, na wieczornym kazaniu, zacytowałem taką rozmowę między babcinką, mniej więcej 90-letnią, a jej prawnuczką. Rozmowa usłyszana. Nastolatka, czyli prawnuczka, wiadomo, każdy nawet z nas przeżywa, czy przeżywał bunt, bo jak się ma naście lat, to trzeba trochę być napiętym wobec świata. Tylko zdaje się, że dzisiaj wielu młodych nastolatków przeżywa bunt bezsensowny. Co czasami widać po ich postawie. A babcinka, cierpiąca, schorowana, zgarbiona, niejedno w życiu przeszła, radosna i szczęśliwa. I to miało miejsce paręnaście dni temu, wraca do domu i ta prawnuczka tak z zaciekawieniem zadaje jej pytanie, babciu, co ty jesteś taka radosna i szczęśliwa? A ona jej odpowiada, bo fiołki zakwitły. Ja już nie wiem, czy chodziło o fiołki, czy nie. Ja na pewno pomieszałem. Nie wiem, jakie kwiaty mogły teraz zakwitnąć. Ale sens jest taki, że kto wierzy w Pana Boga, nawet jak ma lat 90 i widział przez 90 lat zachody i wschody słońca, przez 90 lat widział wszystkie wiosny, lata, zimy i jesienie, to potrafi się cieszyć nawet z głupiej stokrotki. Bo tak działa wiara w Pana Boga. Mimo, że ona jest wymagająca i te przykazania nie są łatwe, to kto Pana Boga słucha, to nawet na starość jest młody i szczęśliwy. Dlatego tak bardzo żal mi młodych ludzi, którzy się już dzisiaj tak zmęczyli Panem Bogiem, a nawet msza niedzielna jest dla nich taką nużyzną, że Panu Bogu mówią nie i są nieszczęśliwi, bo ile można się cieszyć nowym iPhone'em? Tydzień, dwa? Ile można cieszyć się błyskotką na TikToku? Parę sekund. A później, gdy się to wyłącza, staje się ponurym, starym nastolatkiem. I tylko Chrystus może ich uratować. Ale wiadomo, że to tak się łatwo mówi. Natomiast być może muszą bardzo pocierpieć, żeby ich dzieci zrozumiały, że to, co mówię, jest prawdziwe. I jeszcze jedna rzecz. Jak ktoś będzie chciał w całości listu biskupów wysłuchać czy przeczytać, to odsyłam do źródeł.
Ale to mi jeszcze jedną sprawę muszę powiedzieć, bo końcówka Ewangelii może trochę namieszać tam w głowach. I też pamiętajmy o kontekście, jak Pan Jezus pokazuje dziecko i mówi, kto je przyjmie, mnie przyjmuje. Pamiętajmy, że 2000 lat temu, także na Bliskim Wschodzie, dziecko nic nie znaczyło. Nawet bardziej warta była konewka ogrodowa niż dziecko. Było takich wiele przypadków, że dzieci się pozbywano, że ich mordowali rodzice. To tak, jak jest dzisiaj z aborcją. Dzisiaj dzieciątko pod sercem matki nic nie znaczy. Z kolei jak się urodzi, to niektórzy przesadzają w drugim kierunku i panuje dzieciocentryzm, ale to już jest inny temat. I teraz proszę pamiętać o tym kontekście, kiedy Pan bierze dziecko i mówi, kto nim gardzi, mną gardzi. Proszę popatrzeć, jak on ustawia sprawę jasno i czytelnie. Jak się czujesz poniżany, jak się z Tobą nikt nie liczy, to Pan Cię bierze i mówi, Ty dla mnie jesteś piękniejszy niż cały kosmos. Naprawdę taki jest Bóg. Musiałem to dopowiedzieć, więc jeszcze parę zdań. Ukochani przez Pana Jezusa. Za tydzień będziemy przeżywać w łączności.